jaki jestem. Pracowity, uczciwy. Jest sympatyczny, miły. Jest bardzo pomocny, zawsze można na niego liczyć. Bardzo lubię wyjechać, potańczyć. Lubię komedie romantyczne polskie. Brakuje mu tego, że nikogo w domu nie ma, gdy wraca po pracy. Nie ma kogoś bliskiego, z kim może spędzić nawet ten wieczór. W polu już jakieś prace zaczynasz? No, czekam tylko na pogodę. Deszcze padają. Jakby były już przymrozki, to bym już nawóz rozsiewał. Prowadzę gospodarstwo produkcji roślinnej o powierzchni około 100 hektarów. Mam pracę tak od marca się zaczyna, tak do końca października, no a już zima jest praktycznie wolna. Zawsze to lubiłem od dziecka. Cały czas tatą jeździłem na pole, cały wszędzie i to mi największą radość sprawia. Lubię po prostu no, pracować na polu. Chciałbym taką dziewczynę, żeby się dzieliła ze mną obowiązkami, żebyśmy mogli razem spędzać w tym domu czas, usiąść, obejrzeć film. I nie spotkałem tej jedynej wybranej chyba jeszcze, bo jakbym gdzieś na nią trafił, no to pewnie bym już miał żonę, dzieci. Co robisz? Pobieram próby pszenicy, właśnie chcę badać wilgotność. Jak to się robi? Ja ci to pokażę. I teraz próbę. Ile mamy? 13,5. No, czyli super. Wierzę w to, że ten program pomoże mi znaleźć tą jedną, wybraną. Ty to gospodarstwo odziedziczyłeś po tacie? Po tacie, w 98 roku. To ile miałeś lat wtedy? Po 22 lata zostałem sam z mamą i z tą młodszą siostrą niepełnoletnią. Zawsze mówił, no, że sobie poradzimy, nie? W tej gospodarce i żeby się nie martwić, że on podoła to wszystko. Było na pewno bardzo trudne dla was doświadczenie. Jak ty sobie z tym poradziłeś? Jak wy sobie poradziliście? Bardzo ciężko było, ale nie poddałem się. Co było najtrudniejsze? Czego najbardziej brakowało? Porady, żeby od kogoś mieć, nie? Tego mi brakowało. Wszystko praktycznie na mojej głowie. Ty rozwijający cały czas gospodarstwo i nagle się obudziłeś w wieku? 44 lat. Za czymś goniłem właśnie. Żebym jeszcze, mówię, może jeszcze to, jeszcze ziemi dokupię, może jeszcze jeden ciągnik dokupić. I się obudziłem 44 lata i zostałem sam. A myślisz, że przez to? Czy faktycznie tak skupiłeś się na pracy, rozwoju? Mi się wydaje tak, bo miałem też hodowlę, miałem krowy dojne i tak dalej, także nie mogłem wyjechać nigdzie. Nie szukałeś? No nie szukałem, a nikt do drzwi nie zapuka. Bo też właśnie miałem jakieś tam marzenia, to już te marzenia wygasły. Jakie? No, chciałem nowy dom wybudować, ale stwierdziłem, że nie mam dla kogo i zaczynam właśnie 11 marca remont tego domu. Ale była jakaś kobieta w twoim życiu ważna dla ciebie? Była kobieta i myślałem, że sobie z nią ułożę życie, ale stwierdziła, że nie pasujemy do siebie. Wydaje mi się, że złamała mi serce. Jedyna dziewczyna w moim życiu to była jedyna, taka naprawdę, nie? No i teraz będę miał ciężko zaufać, nie jest komuś. No bo ktoś może mi obiecywać, w oczy patrzeć, deklarację składać i co? Mimo tej zadry postanowiłeś jednak znaleźć kogoś nowego, tak? Tak, chciałbym, tak. Postanowiłem, żeby poszukać szczęścia. A co to jest szczęście? Przez program. Co to jest szczęście? Jak wracam z domu, ktoś jest, na spacer z kimś mogę wyjść. No bo więcej do szczęścia mi już jest nic niepotrzebne. Wyobrażasz sobie, jaka dziewczyna tutaj pasuje do twojego życia i do twojego marzenia o szczęściu? Serdeczna, żeby była. No, a najważniejsze, żeby się podobała synowi. Myślę, że też powinna mieć swoje pasje, swoją pracę. No, żeby nie była wyższa ode mnie. Czyli, żeby nie miała więcej jak 1,75 m. Długie mi się podobają włosy. A to czy brunetka, blondynka, to już nie ma większego znaczenia. Taka, żeby była elegancka też kobieta. Elegancka? Tak. Żeby ładne włosy na przykład miała, nie? No. Paznokcie zrobione u rąk. Ładnie pachniała. O, widzisz, zapach ważny, nie? Ale chcesz młodszą dziewczynę? No, po prostu powiem, no, żeby można mieć wspólne dzieci, nie? Do 40 lat, do 40. Do 42. A najmłodsza dziewczyna? Z 30, nie wiem, 3 lata, 4. A gdyby była rozwódką, albo gdyby miała dziecko? No, nie przekreślam tego. A co byś chciał dać kobiecie? Żeby była szczęśliwa. O. No jak to zrobić? No jakby miała swoje marzenia, bym jej w tym pomagał. Nawet jakby nie mogła mieć dzieci, na pewno z nią bym był, nie? Mhm. Ślub planujesz? No bardzo bym chciał, no planuję, no. Tak? Tak. A taki jaki? W ogóle kościelny. No ale jak nie będzie katoliczką, to... Nie przekreślam, nie. Wszystko masz. Wszystko tylko... Więcej wiary w siebie i w górę serca. W siebie. Wiarę też mam tylko. W siebie. W siebie. W siebie.
Dziewczyny, jeżeli chcecie poznać fajnego rolnika, pracowitego, szczerego, nie bojącego się miłości, piszcie listy. Do zobaczenia. Jeżeli Sebastian zwrócił Twoją uwagę, chciałabyś go poznać i na nowo uwierzyć w miłość, wypełnij formularz zgłoszeniowy na stronie www.rolnikszukażony.tvp.pl i wyślij list ze zdjęciem na adres skrytka pocztowa 67 02 741 Warszawa, Urząd Pocztowy 121 z dopiskiem Sebastian.